byłem mały, zawsze co roku wakacje spędzałem u babci na wsi. Jeździłem ciągnikiem. Moją rolą było podjeżdżanie na polu na rżysku, a w tym czasie wujek z kolegami wrzucali tak zwane paczki siana na przyczepę. A ja na wolnym biegu przywiązany do krzesełka jako 12-letni driver ciągnika. Hejka, cześć, witajcie. Dzisiaj śmigamy do Suwałk. Suwałki to biegun zimna, ale ja wam gwarantuję, że dzisiaj na weselu Pauliny i Mateusza emocje sięgną zenitu i będzie bardzo, bardzo gorąco. Co ciekawe, Paulina i Mateusz znają się już od 10 lat, poznali się w Ogólniaku i są takim znakomitym przykładem stwierdzenia, że przeciwieństwa się przyciągają. Kompletnie różne osobowości, kompletnie różne spojrzenia na przyszłość, kompletnie różne pasje i zamiłowania. Mateusz to sportowiec, to 9-krotny mistrz Polski w karate Kyokushin. Z kolei Paulina to księgowa, prawniczka, bardzo precyzyjna i poukładana. Dzisiaj poznamy ich odrobinę bliżej. Śmigamy do Suwałk, hotel Szyszko. Lecimy. Wojtku, jesteś fantastyczny. Cieszymy się bardzo, że możemy się znowu u Ciebie bawić. Wspomnienia żyją, naprawdę. Nasze wspomnienia żyją. Jest mega! Jesteś niezastąpiony. Generalnie mamy już prawie miesiąc po naszym weselu i chcielibyśmy bardzo podziękować Wojtkowi za zajebistą imprezę, którą poprowadził. Zdecydowanie uważam, że jest najlepszy w swoim fachu i na pewno nie znajdziecie nikogo lepszego w Polsce. Jeżeli chcecie mieć dobrą imprezę, to na pewno polecamy jego. Jak będzie trzeba, to nawet na polu wam zrobić zajebistą imprezę, także wszędzie. Tak, Wojtek jest generalnie świetną osobą, która potrafi rozbawić wszystkich i tych, co lubią się bawić, i tych, co nie lubią, więc u nas na parkiecie tańczyli dosłownie wszyscy. Bardzo zróżnicowane towarzystwo. Najlepszą rekomendacją, że świetna zabawa była, będzie to, że pierwsi goście wyszli dopiero po trzeciej. Także było naprawdę mega. Każdy, jeżeli rozmawiamy z kimś o naszym weselu, to każdy pyta o DJ-a, skąd go wzięliśmy, jak to możliwe, że on jest taki super. Nikt nie pyta, super... skąd wzięłam sukienkę, tylko skąd wzięłam no DJ-a. No właśnie. Nie ma nikogo lepszego, no nie ma. Naprawdę, poprowadzi wam imprezę wszędzie i na pewno, jeżeli będzie on, to jest to gwarant, że będzie dobra impreza i na pewno będzie mocnym punktem tego wesela. Zdecydowanie. Tak, potwierdzam. Dziękujemy bardzo. Wielkie dzięki, dzięki Wojtkowi. Także no, to jego zasługa tak w zasadzie. Tak. Dzięki. Pozdrawiamy. Pa. I dzisiaj proszę bardzo, przy niedzieli gazetka weselna. Sobota, niedziela, gazetka weselna Pauliny i Mateusza. Świetny pomysł, bardzo kreatywna sprawa. Przedstawienie historii pary młodej, harmonogram wesela. Podziękowania ze strony Mateusza, ze strony Pauliny, jakieś pamiątkowe fotografie z dzieciństwa.
Do tego menu godzinowy rozkład jazdy konsumpcyjnej i na początku również takie wyzwanie integracyjne, czyli krzyżówka, test wiedzy o parze młodej. Także opinie najważniejszych osób w życiu, o głównych zainteresowanych. Świetna sprawa, bardzo polecamy, Gazetka Weselna. Chcecie, żeby pisali o Was w gazetach? Sami napiszcie. Usługa zespołu Szyszko rekomenduje Wojciecha Grodzkiego na każde wesele. Było zajebiście. Na każde połowinki, na każdą imprezę. No po prostu wymiatają. Park jest zamieciony. Nie trzeba sprzątać. Polecamy naprawdę serdecznie. Czarne oczy. Obsługa w hotelu Szyszko w Smokach powiedziała mi dzisiaj, że wymiatam. Jako, że nie lubię takich słów bez pokrycia, no to bardzo proszę, spróbuję. Jak wymiatać, to na całego, dosłownie. Dobrze. Można wymiatać?